Rzeszów jako największy ośrodek w regionie ma znaczny zasięg oddziaływania społeczno-gospodarczego. Od kilkunastu lat zauważalny jest intensywny rozwój miasta wynikający z migracji ludności i wzmożonej mobilności społeczeństwa. Głównym środkiem zbiorowego transportu publicznego w mieście i miejscowościach ościennych były i są autobusy. Mając świadomość roli komunikacji autobusowej i jej znaczenia dla mieszkańców, władze miasta zrealizowały projekt pod nazwą Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic. Projekt o wartości ponad 333 milionów złotych uzyskał ponad 250 milionów dofinansowania z Unii Europejskiej. Celem strategicznym projektu była poprawa funkcjonalności transportu miejskiego poprzez zwiększenie dostępu do centralnych obszarów miasta i zapewnienie efektywnego transportu wewnątrz Rzeszowa. Projekt skupia się na trzech obszarach, czyli filarach. Pierwszym z nich jest rozbudowa lokalnego układu komunikacyjnego. Rozbudowano 9 km głównych arterii drogowych miasta, ulicę Podkarpacką i Dąbrowskiego, ulicę Lubelską, Aleję Rejtana oraz węzeł drogowy Aleja Wyzwolenia, ulica Warszawska. Ponadto zmodyfikowano 11 skrzyżowań, 7 przystanków i 2 pętle autobusowe. Wprowadzono dedykowane pasy autobusowe w centrum miasta na ulicach o łącznej długości prawie 6 km. W ramach drugiego filaru zakupiono 80 nowoczesnych i komfortowych autobusów miejskich spełniających surowe normy w dziedzinie ochrony środowiska, w tym 30 zasilanych ekologicznym paliwem sprężonym gazem ziemnym CNG. Najbardziej złożony był jednak trzeci filar projektu, który dotyczył zaprojektowania i wykonania rzeszowskiego inteligentnego systemu transportowego. To najbardziej innowacyjny i rozwojowy element projektu, w ramach którego wdrożono system zarządzania transportem publicznym, wspierający zarządzanie flotą autobusów poprzez bieżącą identyfikację i lokalizację pojazdów. System dynamicznej obsługi pasażerskiej e-info na podstawie danych z wszystkich systemów przygotowuje informacje pozwalające planować i kontrolować podróż oraz za pośrednictwem serwisu internetowego www.rtm.erzeszów.pl. System biletu elektronicznego komunikacji miejskiej e-bilet wprowadza nową elektroniczną formę zapłaty za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej. Dzięki rzeszowskiej karcie miejskiej podróżni o dowolnej porze mają możliwość zarządzania e-biletem za pośrednictwem 29 biletomatów stacjonarnych i 80 biletomatów mobilnych oraz kasowników lub też za pośrednictwem serwisu internetowego. System obszarowego sterowania ruchem drogowym wspomaga zarządzanie ruchem drogowym w zależności od jego natężenia poprzez optymalizację działania sygnalizacji świetlnych i nadanie priorytetu dla komunikacji miejskiej. Za pomocą 17 tablic zmiennej treści umożliwia szybkie informowanie kierowców o zmianach w organizacji ruchu, utrudnieniach czy objazdach. Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic jest projektem innowacyjnym i rozwojowym zarówno pod względem skali, kompleksowości, a także nowoczesności rozwiązań problemów transportu publicznego realizowanych w ramach jednego projektu i w obrębie całego miasta. Rzeszowski transport miejski. Tak wiele nas łączy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.